Za górami i w Brookhaven, za lasami, mieszkała sobie rodzinka. Mieli bardzo skromny domek i w dzień wakacji pierwszych musieli jechać do swoich dziadków, którzy mieszkają tam dalej. O, siostra, ale będzie pyszny obiadek, no nie? O, mama idzie, o coś do nas mówi. Dzieci, chcecie pizzę? To jak? Chcecie? Tak, chcemy pizzę, chcesz pizzę, siostra? Tak, chcemy pizzę. O, dziękujemy. Proszę bardzo, dzieci. Dziękuję bardzo, dziękuję. Okej, dziękuję. To co, siostra, idziemy do góry? Dobra, to chodź. Chodź szybko, szybko, chodź, chodź. Dobra, to ja idę na komputerze sobie pograć. Nie wiem. Na... Teraz... będzie część najgorsza dla naszych wnuczków. Bo będą musieli jechać do babci i dziadka. Lecz tylko babcia żyje, bo dziadek niestety zmarł. I co, przenieśmy się do domku już babci i dziadka. Okej, jedziemy teraz. Mamo, co będziemy robić? Teraz jedziemy do babci, babcia da wam zainteresowanie. Aha, okej, dobra. To jedziemy do domku babci, dziadka na wieś. W sumie nie wiem, czy mam się cieszyć. Ciekawe, co będziemy tam robić. Co nie, siostra? No właśnie, co będziemy robić? No, ciekawe, ciekawe. Dobra, o, już jesteśmy obok szpitala. Ej, ale to fajnie idzie, fajna ta podróż. Ciekawe, jak długo będziemy jechać. Już jesteśmy? Tak, zgadłeś, jesteśmy. Jak tu, mamo, jesteśmy już? Dobrze, o nie. Okej. To pa, mamo. Papa, kocham was. No, pa, mamo, pa. Chodź, siostra. Siostra, chodź. Pa, pa, mamo, ja idę. Siostra, chodź. Okej, to chodź, siostra. Chodź, zadzwonimy. Chodź, zadzwonimy. O, babciu! Babciu, halo, otworzysz nam? Halo, babciu! Cześć, babciu! A cześć, cześć, się! A u nas dobrze, przyszliśmy do ciebie na wakacje. A, to dobrze, to fajnie! Tak, możemy wejść? Tak, tak, możecie! Dobrze, dziękujemy. To co, idziemy? Kto pierwszy, ten lepszy, siostra? Ja biorę górne łóżko. Ja biorę górne łóżko, ha, 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 ha. Górne łóżko. No co, ja mam ci poradzić, dziecko? Ha, babcia ci za to nie poradzi. Nie, siadamy. Siadamy, chodź. No już jest wieczór. Ale już jest wieczór, siostra, weź, nie wkurzaj babci. Dobra, to ja też. Babcia, czemu ty za nami chodzisz? Babciu, nie chodź za nami. Ej, siostra, ta babcia jakaś dziwna jest. No chodzi za nami. Ej, może rozejrzyjmy się po domu, czy ona nic nie zrobiła złego. Okej. Okay. Ej, siostra, co chciałaś? Co chciałaś powiedzieć? Okej, nie trzeba iść cicho, siostra. Okej, siostra, chodź. O! Okej, siostra, musimy przeszukać ten dom. Zobaczmy, co babcia ma w szafie. Nic nie ma. Ej, ciekawe, co się stało z dziadkiem. Już jest, patrz, jak ciemno. W ogóle tam pisze Brookhaven. O, tu jest dalej mamusia? Może zostawiła autko, nie wiem. No tak, może pokażmy tutaj za babcię wszystko. Okej. Nie, u babci lepiej nie, bo się obudzi i będzie krzyczeć. Tutaj zgasimy. Okej. Siostra! Siostra! Co to jest? Co to jest, siostra? To jest trumna! To jest trumna! Nie! Siostra!
co to było? Nie wiem, co to było. Ja się boję też. Idziemy spać, dobra, chodź spać. Tu jest wszystko dziwne, tu nie wiem, ja idę spać. Dobranoc, siostro. Dobrze, dobranoc, siostro. Siostra, wstawaj! Wstawaj! Nie wiem, po prostu cię budzę, dobra, bo w ogóle jest ranek. I chodź zobaczymy, czy babcia śpi. Dobra, babci. Ej, nie ma babci. Ej, może babcia jest na polu, zobaczmy. O, babcia tam coś robi. Zobacz, siostra. Babcia tam wzięła łopatę i se kopie. No może. Babciu, halo. No halo, halo, czyśmy się. Chodźcie. O, babcia odpowiedziała nam. Coś tam, cześć wnucie. Chodź siostra na dół. Idziemy do babci. Idziemy do babci. Czekamy. Okej, okay, spoko. Albo siostra zagrani. Może ona kopie coś złego. Jestem babcia Krystyna, ja ich pokonam. Tu jesteście, chodźcie! Ej, czy tam jest ciało? Czy tam jest ciało? Siostra, uciekamy! Siostra! Wraca! O nie, babcia nas zaczyna gonić! Babcia nas goni! Szybko wsiadaj do auta! Szybko, ja nie umiem kierować! Nie, ja nie umiem kierować! Nie! Part 2 nastąpi. Dzieci wnosi, jeździ was darmy. Okej, wszyscy gotowi są na scenę? Widzowie, part 2 nastąpi. Tak? Pani też jest reporterka gotowa? Jasne. Okej, dobra, to zaczynamy. W dzisiejszym Brookhaven News dwie osoby, małe dzieci, uciekały przed kimś. Jeszcze nie wiadomo, nie ustalono w ogóle, jak się pojawiły w aucie. I dlaczego one tam weszły? Ale wiemy o tym, że miały bardzo duży wypadek. Nie wiadomo, czy z tym ujdą z życiem, ale tego się zaraz dowiemy. No to co, przerywamy? Tak, tak, przerywamy. Przerywamy. Dobrze, no to zapraszamy, to do widzenia. Idziemy, wszyscy reporterzy. Dziękujemy. A więc widzowie, jeżeli wam się podobał odcinek, zostawcie subika i lajka z dzwoneczkiem po takich więcej odcinków. I co, my będziemy kończyć, cała ekipa. Było mówione w ogóle też akcja, żeby nagrywać. I co, narka, cześć.